Filip, może powiedzieć, debiut marzenia dzisiaj. Nie no, do debiutu marzenia to jeszcze poczekajmy do ligi, mam nadzieję. Dzisiaj najważniejsze było to, żebyśmy rozegrali to spotkanie. Celem było zwycięstwo, niestety się nie udało. Trzeba wyciągnąć wnioski i dalej ciężko pracować. Dopiero pierwszy sparing, jeszcze dużo okresu przygotowawczego przed nami. I trzeba pracować, żeby to zaprocentowało w lidze. Jak ci się grało po raz pierwszy z nowymi kolegami? Dobrze. Trochę jeszcze muszę przyzwyczaić się do tego systemu, bo jest to dla mnie nowy system, chociaż grywałem już na tej pozycji, także jest to optymalna pozycja, ja się bardzo dobrze na niej czuję, ale kwestia myślę jeszcze paru sparingów, paru treningów, żeby jeszcze lepiej się zrozumieć z chłopakami. Abstrahując już od sparingu, dlaczego Bytowia? Bo jest to dobry wybór, czuję, że tutaj mam szansę się dalej rozwijać, pomóc zespołowi, a zespół może pomóc mi. Poprzedni rok nie był dla Ciebie zbyt najlepszy, chyba liczysz na to, żeby ten był już dużo lepszy? Tak, tamten rok już zamknąłem, to jest temat zamknięty. Ja patrzę w przyszłość, mam swoje cele, jestem w tym miejscu, jestem z tego bardzo zadowolony i tak jak mówię, chcę się rozwijać, chcę, aby ta drużyna jak najlepiej grała i teraz celem jest ciężka praca.